Dzisiaj brakuje jednego odcinka po stronie słowackiej, jednego odcinka po stronie polskiej. Umowy międzynarodowe jakby zobowiązują nas do tego, żeby i staraniem strony słowackiej, i staraniem strony polskiej skończyć tą drogę. No najważniejsze, że jak jest już budowana tego typu droga, droga ekspresowa, żeby ona nie miała dziur i przerw, bo wtedy to wszystko jakby traci sens. Dlatego musimy dochować wszelkiej staranności, żeby w papierach grało wszystko, żeby ta droga była sprawnie realizowana, żeby środki, które w końcu się znalazły na tą drogę, mogły być wydane, no i żeby w trakcie budowy mieszkańcy Węgierskiej Górki jak najmniej ucierpieli. No, zdajemy sobie sprawę, co tu się będzie mogło dziać. Dzisiaj trzeba już myśleć, jak zapobiegać temu, żeby ten ruch tu po prostu nie wjechał i nie zatkał w ogóle miasta, miejscowości ze względu właśnie chociażby bezpieczeństwa. Najpilniejsze to jest zamknięcie dokumentacyjne tej drogi, czyli uzyskanie wszystkich decyzji środowiskowych, wszystkich decyzji związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi, no i potem decyzje na realizację inwestycji. Od tego jest uzależnione, powiedzmy, całe memorandum, powiedzmy, finansowe. W związku z tym, jeżeli te dokumenty będziemy mieć, a z tej naszej dzisiejszej narady wynika, że do połowy przyszłego roku te decyzje będziemy mieć, no to jest otwarta sprawa, żeby rozpocząć procedurę przetargową, a jak rozpoczniemy procedurę przetargową, mamy wykonawcę i tak jak zostało to zapisane w Bielsku, jak była pani premier, w 2018 przystąpilibyśmy do realizacji tej inwestycji.